stylowa, wygodna i przewiewna. Taka powinna właśnie być letnia stylizacja, zarówno w mieście, jak i na plaży. Wszystkie te zalety mają ubrania z lnu i dzisiaj właśnie o takich stylizacjach porozmawiamy z naszą stylistką, Jessiką Ziółek. Dzień dobry, witam cię bardzo serdecznie. Witam nasze piękne modelki. Dziewczyny, wyglądacie świetnie. I rozumiem, że len dzisiaj w roli głównej. Tak, len dzisiaj w roli głównej. Na początku może troszeczkę opowiem o lnie, a następnie przejdziemy sobie do stylizacji. Na pewno len jest tkaniną naturalną, roślinnego pochodzenia. Co ciekawe, to jest to, że tak naprawdę wykorzystując ją do tkaniny, wykorzystujemy całą tą roślinę, czyli i łodygi, i kwiaty oraz oczywiście liście. Więc świadczy to o doskonałości takiej tkaniny. Są bardzo pozytywne i negatywne jednak sprawy ubierając taki len, no bo jednak pozytywne jest to, że dbamy o to środowisko, mamy teraz też tą zrównoważoną... Ale jest oddychający, przewiewny, tak? Dokładnie. Nie pocimy się. Nie pocimy się i też fajne jest to, że na przykład jak jeżeli na plaży założymy sobie na przykład takie pareo, na przykład z lnu, czy z innego materiału, to właśnie jest to fajne, że wchłania nam tą wodę. Więc dodatkowo jest to plus. Niestety jedynym minusem jest to, że się gniecie i potrzebuje wiecznego pracowania. Ja próbowałam tutaj wypracować te rzeczy, no ale niestety wystarczy jeden ruch i mamy gdzieś te zagnioty. Przejdę sobie do stylizacji i na początku przejdę do najbardziej takiej kolorowej stylizacji. Jest to piękna sukienka, troszeczkę bym powiedziała w stylu boho, ponieważ mamy te wycięcia, są szerokie ramiona, no i ładny ten taki dół, który fajnie też pokazuje nogi naszej modelki. Nasza modelka też jest ładnie opalona, więc fajnie to podkreśla. Ten kolor dodaje nam takiego fajnego kontrastu. Następnie mamy też białe dodatki, tutaj też klapeczki, no bo jeżeli wakacyjne stylizacje, no to gdzieś tam wybieramy i koszyczek. I koszyczek oczywiście, bo wybieramy też gdzieś naturalny. Tam, dokładnie, wybieramy gdzieś wszystkie rzeczy, które są bardziej takie naturalne i przede wszystkim też wygodne obuwie. A, takie mam pytanie, bo niektóre panie zastanawiają się, czy stylizacje wykonane ubrania z lnu nie dodają kilogramów optycznie. Wiesz co, no coś w tym jednak jest. Jest. Troszeczkę jednak w tym jest, no dodają, ponieważ są też bardziej mięsiste i bardziej też sztywne. Niby są miękkie, ale jednak często gdzieś tam, kiedyś w ogóle stosowano, też mogę powiedzieć o tym, że kiedyś też stosowano bardziej miksy, czyli był ten len, ale były też wykorzystana jakaś bawełna dodatkowo. Chodzi biedroneczka po twoich włosach, ale to na szczęście. Super. Zobacz, liczna. Otrunęła. Otrunęła. Także tutaj na pewno bardziej bym się skupiła na tych naturalnych i też to, co mogliśmy zauważyć też w sieciówkach, no to mamy bardzo dużo tych sekcji eco-wear. Tak. Czyli stawiamy bardziej właśnie na tą naturalną naszą modę. W stylizacji numer dwa to jest bardziej taka już miejska troszeczkę stylizacja, no bo jednak jak wyjeżdżamy dziś na wakacje, no to też chcemy troszeczkę pozwiedzać, więc wymyśliłam sobie, że tutaj zrobię total look, no bo też nie musimy wykorzystywać tak naprawdę w całej stylizacji jako set na przykład lniany, ale możemy też wybierać pewne elementy. Tutaj akurat cały set i mamy białą koszulę oraz krótkie spodenki, do tego wybrałam trampki i małą torebeczkę. Wszędzie gdzieś użyłam okulary i akcesoria, które fajnie też podbijają tę stylizację. Przy naszej trzeciej modelce, no tutaj to już macie bardziej taki, bym powiedziała, ekstrawagancki, bardziej już taki wyjściowy, wieczorny look. Na przykład idziemy sobie z plaży, to pod spodem mamy akurat tutaj wykorzystany kostium kąpielowy. Następnie mamy lniane, piękne, szerokie spodnie w formie palazzo. No i wybrałam sobie taką narzutkę i małą torebeczkę, która też świetnie się sprawdzi właśnie wychodząc na miasto. Chciałam też zaznaczyć, że jeżeli już wybieramy na przykład takie stylizacje, to też możecie zerknąć na moją stylizację, bo moja stylizacja też jest właśnie pięknie. Z lnu, total lniana i to też jest na większe wyjścia. Po prostu nie musimy też patrzeć jako lniane stylizacje tylko i wyłącznie na wakacje, ale też właśnie do codziennego użytku i przede wszystkim też na wielkie wyjścia, bo myślę, że te spodnie naprawdę są mega efektowne, które mam dzisiaj ubrane na sobie. To są spodnie baggy, no i do tego oczywiście krótka koszula ze stójką. A powiedz, jak dbać o takie stylizacje, o ubrania z lnu? Czy łatwo się je pierze, w jakiej temperaturze? Czy starczą nam na długo, posłużą nam na wiele lat? No musimy właśnie uważać na temperaturę, bo jednak piorąc te rzeczy bardziej gdzieś tam musimy uważać do 40 stopni, nie więcej, no bo niestety obkurczają nam się, jedno pranie może spowodować nawet o 10% obkurczenie się naszego materiału, więc musimy na to uważać. A podobno najlepiej prasować ubrania z lnu, jak są jeszcze delikatnie wilgotne. Tak, tak, też właśnie o tym słyszałam. Jeszcze szczerze powiedziawszy, nie przetestowałam to, bo też pamiętajmy o tym, że len bardzo szybko wchłania nam tą wodę. I fajne jest to, bardzo mi się też podoba, że czy w sieciówkach, czy w większych sklepach idziemy jednak w ten eco-wear, czyli właśnie te ubrania ekologiczne z naturalnych materiałów. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję wam, dziewczęta, świetnie wyglądacie. A co jeszcze w programie? Proszę.